Nie poprzestajcie na tych brawach. Tego człowieka wam nie muszę przedstawiać. Tak? Daj Boże, daj Boże, daj Boże, daj Boże. Bardzo się cieszę, rok temu byliśmy tutaj, bardzo się cieszę, że dzisiaj możemy wam dwa utwory przedstawić. Rok temu mówiliśmy o Rób to, co kochasz. Była taka płyta Rób to, co kochasz. Tam zresztą znajduje się namiot. Gdyby ktoś chciał się z nami poznać, cokolwiek sobie zabrać, zapraszamy was serdecznie, będziemy też tam. Ale teraz chciałbym wam przedstawić dosłownie w 6 minutek dwa krótkie utwory z nowej płyty, która nadchodzi, a to jest płyta Fundament. Posłuchajcie. Odwiedzam w wyobraźni ogród, w którym rosną krzewy. Przyglądam jednemu z nich, patrząc na jego potrzeby. Żeby nie być gołosłownym, no to mi opowiada o tym krzewie ogrodnik, który od lat je uprawia. Jedna latorośl upada, bo w owoc nie obrodziła, więc taką się odcina, aby krzew odciążyła. Ta, która jest żywa, zostaje oczyszczana, aby szybko, sprytnie, sprawnie nadal się rozwijała. Jaki jest mój cel? Powoli do mnie dochodzi, że to nie są brednie. To tak jak zabrać mi tlen, wstrzymuję powietrze. Pytanie, ile wytrzymam? Długo jeszcze? W końcu dopadnie mnie śmierć, jeśli oddechu nie wezmę. A tym oddechem jest talent, który biorę w swoje ręce. To jest ostatni moment, na szczęście biorę go w porę. A jeśli skąpo posieję, skąpo go zbiorę. Jaki jest mój cel i gdzie jest moje źródło? Nie chcę być jak latorośle, które w konsekwencji uschną. Powoli do mnie dochodzi, że to nie są brednie. Jaki jest mój cel i gdzie jest moje źródło? Nie chcę być jak latorośle, które w konsekwencji uschną. Powoli do mnie dochodzi, że to nie są brednie. Nie korzystam talentów, to kto się odetnie. Okej, tak jest z talentem, konkret mam do rozkminiania. Ale jak to jest z tym celem mojego działania? Celem jest to, abym żył na 100% i żeby mój talent szybko przynosił owoce. Wtedy Bóg dozna chwały, mam prosić o co chcę. Miłować wszystkich ludzi i nie ograniczać złem. To co? Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Jeden umarł za wszystkich, a wszyscy... Jeden umarł za wszystkich, a wszyscy... Jeden umarł za ciebie, a ty... Jeden umarł za mnie, a ja jest ze mną dzisiaj Bartek i Darek. Spontanicznie, ale chcielibyśmy wam dzisiaj zadać to pytanie. Jaki jest nasz cel? Jaki jest twój cel? Jaki jest mój cel i gdzie jest moje źródło? Nie chcę być jak latorośle, które w konsekwencji uschną. Powoli do mnie dochodzi, że tu nie są biedni. Nie wykorzystam talentów, to kto się odetnie. Jaki jest mój cel i gdzie jest moje źródło? Nie chcę być jak latorośle, które w konsekwencji powoli do mnie dochodzi, że tu nie są biedni. Nie wykorzystam talentów, to kto się odetnie. Pomożecie nam w drugim utworze? Potrzebuję was bardzo. Pomożecie nam? Okej. Okay. Będą dwie rzeczy. Nie usunę zła, nie zlikwiduję lęku. Żebyście wykrzyczeli, okej? Okay? 3, 4. Nie usunę zła, nie zlikwiduję lęku. Nie usunę zła, nie zlikwiduję lęku. Okej? Okay? To się delikatnie zmieni. Za chwilę zobaczycie, w jakim to będzie tempie. Posłuchajcie. Okej. Okay. Życie zawsze mi mówiło, bym stawiał czoła wyzwaniom i pomimo wszystko szedł po trupach po wygraną. I może by się zgadzało, całkiem dobry nawyk, lecz efektów to nie dało, bo nie było podstawy. Zawsze chciałem walczyć z lękiem na śmierć i życie, zapomnieć czym jest strach, jak mówili kibice. I to trwało kilka lat, okazało się to papką, zwykłe kozactwo brat. Mijało się z prawdą, uznawałem coś za wartość. Narodził się dramat, bo zniknęło to tak szybko jak igła w stoku siana. Została plama, jej nie usunę raczej, próbując ją tylko sprać. Zwykły macze wybielacz. W swoje serce patrzę i przeglądam się w lustrze. Wykrzykuję, będąc w górach, chcę zapełnić tę pustkę. Bo przecież nie wódką, duszkiem wypitą w ciągu minuty. To byłaby jedna z wielu tych wszystkich dróg na skróty. Nie chcę już w swoim życiu dróg na skróty. Chcę drogi, które prowadzą do nieba. Nie chcę dróg na skróty. Nie usunę zła. Tak nazywa się ten utwór. Posłuchajcie. Czym zapełnić tę pustkę?
Jak poradzić sobie z lękiem? Nie chcę niczego, co sztuczne. Może tak raz, konkretnie. Czym zapełnić tę pustkę? Jak poradzić sobie z lękiem? Nie chcę niczego, co sztuczne. Może tak raz. Jak się w życiu okazuje, nie da się raz i konkretnie. To po prostu ciągły proces, lekarstwo na moje brednie. Chodzi o to, by codziennie wpuścić do umysłu dobro. To sukcesywnie sprawi, pojawi się złapogrom. Krok po kroku do góry, jak kolejny stopień w bloku. Na klatce schodowej celem dojść do swego lokum. Tak jak krople wady spoda w oceanie nienawiści. W końcu deszcz się pojawia, sprawia więcej korzyści. Tak jak dobre uczynki budują zaufanie. Każdy kolejny z nich to wyższe stopniowanie. A jeśli coś chytrze w planie zostanie, to cel ukradnie mój spokój, wydrze strach. Jak zgadniesz, lech mnie dopadnie. Nie siebie nie oszukam, brat. Każdy z nas ma tą świadomość, pogłębiając rzeczy, które dają serca nieruchomość. Dostałem wiadomość prosto do centrali serca i właśnie sam przed sobą w tym momencie to stwierdzam. Słuchajcie, miałem taki moment w życiu, że myślałem, że zmienię cały świat. A później zrozumiałem, że to nie ja jestem od tego, żeby zmieniać cały świat. Od tego jest Pan Bóg, ale może to zrobić przeze mnie. Ja mogę wykonywać codziennie jakieś małe kroki do tego, żeby się ten świat zmienił. I teraz właśnie potrzebuję waszej pomocy. Nie usunę zła i nie zlikwiduję lęku, okej? To zaraz wejdzie, zobaczycie w jaki sposób. Okej? Nie usunę zła, nie zlikwiduję lęku. 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 Jeszcze raz. Nie usunę, przepędzę je miłością. Nie zlikwiduję lęku, przepełnię go radością. Przepędzę je miłością, przepełnię go radością. Przepędzę je miłością, przepełnię go radością. Przepędzę je miłością, przepełnię go radością. Dziękujemy. Zapraszamy do namiotu, rób to co kochasz. Dzięki B-Boy Bart, dzięki B-Boy Darek, tak? Artek, przepraszam, Bartek i Artek. Dziękujemy, życzymy dobrego dnia. Jeszcze tu wrócimy. Bartek, Artek i Arkadio!